Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. To jest kolejny live-on-wo odcinek symulatora Airport CEO. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Oraz do zostawienia ławeczki u góry oraz subskrypcji, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba. Więc przejdźmy w tym momencie do samej gry. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Postaram się może jeszcze odrobinę bardziej przyciszyć. I widzę, że coś tutaj się popsuło. Już naprawiam, jeśli chodzi o skakiwanie z paru rzeczy. Okej, dobrze. Wszystko już chyba raczej jest wykonane. Dobra. Musiałem trochę spraw technicznych załatwić. Dobrze, więc w dzisiejszym odcinku co będziemy budować drugi terminal. To jest na pewno podstawą. Samolot jakiś ma być opóźniony. Z jakiego to powodu? No nie wiem, ale lepiej, żeby nie był opóźniony. Tutaj coś się dzieje. Rozpoczęto boardingu. Czemu go nie rozpoczęto? Już rozpoczęto. Nie wiem, może jeszcze mamy tych samochodów bagażowych za mało. Bory. Nie wiem, ci tu, kto to jest, agent obsługi pasażerskiej. Nie wiem, ale jest to bardzo ciekawe w każdym razie. Miejmy nadzieję, że to za bardzo nie wpłynie na naszą rozgrywkę. W ogóle nowa negocjacja kontraktów. Trochę trzeba było grafikę jeszcze zmienić. Nie jest taka zła, jaka bym mogła być tutaj. Nie wiem, który to był, ale przez przypadek pewnie ma się opóźnić. No pewnie dlatego, że jest tu coraz więcej tego personelu, może być za mało. Agent obsługi pasażerskiej jeszcze.
Oni boardingów nie robią. Nie wiem czemu. No z bagażami też widzę, że jest mały problem. Jeszcze z 5 sobie takich ciężarówek kupimy. A, tutaj tam na tankowanie czekać. Jeszcze ciekawsze. No dobrze, jeszcze dwie czeta, jeden ciężarówki poproszę. No i już tu widzę, reputacja zaczyna spadać. Ja bym jednak wolał tego uniknąć. No dobrze. Teraz coś, co ja bym chciał załatwić. Czyli zobaczyć, czy... i nie zrobić coś takiego jak... Aha, czyli nie da się jakiegoś mostu zrobić czy czegoś. Podłogi, ściany, drzwi, okna. Siatka, furtka, nie. Strefy i pokoje też nie. Chyba, że to jeszcze jakieś badania są. Sprawdźmy, nie w kontraktach, tylko to było w operacjach. Inżynieria budowlana, betonowy. Beton, niech będzie. Dobra. Coś takiego zrobimy. Teraz tak, jak to nasze parkingi wyglądają. Co to jest, radar pogodowy? Radar pogodowy. Ja bym się pokusił o przeniesienie go w trochę inne miejsce. Na przykład tutaj. I postawienie tej flagi również tutaj. A nad tą wielką cegłą to tym bardziej byśmy się zastanowili. Tutaj mamy nasz bagaż, ochroniarz oczywiście tu ładnie pracuje. Czemu wy się opóźniacie, nie? Często mi reputacja spada. No zaraz będą średnie samoloty. Ale żeby były średnie samoloty, to trzeba tu trochę poprzenosić elementów. No w ogóle 4 pasy swoją drogą. Tu na górze, nie?
A, tu widzę, że to ogrodzenie jest trochę tutaj zrobione. Ogrodzenie ma być aż do samego końca. Nie będą mieli dużo roboty. Jako, że tego jest aż tyle w sumie. Ja zaraz zwołam. Wszystkich możliwych usługodawców, nie? I zrobimy coś takiego, że... Czym to się zawsze robiło? No, w tych kontraktach, bo tu widzę, że... Oni są gotowi do negocjacji ceny w sumie. No i nie pogorszyć swoje warunki. No, niech będzie. Za 5 tych punktów, a ile ja mu tych punktów? A 10. Avgas jest bardzo drogi. No dobra, zaakceptowali. To się nie uda. O, udało się, serio, potwierdzili. No, to jest bardzo rozsądne, co chcę zrobić. Dziękuję. Pan może też trochę bardziej podniesie? O. U mnie coś wygrali, nie taki bagaż? Jak to jest możliwe? Dobra, ja tam wszystko na tym rozsądnym daję, nie? Czyli przed chwilą u nich wynegocjowałem cenę, no i co? Płacić, płacić więcej, a co? Płacić więcej za opóźnione loty, a nie. Jak tam w ogóle nasza reputacja, bo widzę, że to ciągle coś się opóźnia, ale nie jest źle z reputacją nasz. Tego klosza w ogóle ja bym chciał stąd usunąć. Bo jeszcze nie obsługuję aż 200 lotów dziennie, chociaż widzę, że prawie mógłbym to zrobić. No jak tam nasze ogrodzenie widzę? Jeszcze nie zaczęte? Co to ma być?
wszystkich możliwych fachowców, jacy tylko mogą być, widzę. Aha, super. Może najpierw byście sobie tu dziurę zrobili w tym płocie, co nie? Ile tu ludzi w ogóle się przemieszcza? Widzę, że w tych sklepach też już zaczęli nawet kupować. Ten nie wie, co ma robić. To nie, to jest siatka do usunięcia. I tu trąbią, bo ten stoi. Ci tu nie mogą przejść, bo ci stoją. No jak to niedbałych procedur bezpieczeństwa, panie. Nie weźmiecie się to za roboty, czy się nie weźmiecie? Nie wiem, jest tyle do wykonania, a oni co robią, stoją. No i zajdzie się ci robotnicy przed naszym bardzo zapodzianiem. Tu stoją i nie wiedzą. A idą w końcu to rozebrać. I ci w końcu z tymi pudełkami mają dojście, nie? Żeby iść. W końcu. Ruszyli. Dobra, niech idą rozbierać ten płot i budować nowy. I dodaj, żeby za dużo zwierząt nie chodziło, bo ten takie opóźnienia porobi, że masakra będzie jakaś. To jest bardzo, drodzy Państwo, musiałem sobie nalać czegoś do picia, bo niestety jestem gorąco na dworze, że no nie idzie. I jak dajecie sobie radę, tak poszli budowy, dobrze. Pieniądze są zarabiane, są.
Podobno się ukończyły wszystkie badania. Tak, mamy tu już wielkie wszystko, mamy. Cieszę się bardzo. Dobra, naprawy proaktywne. O dobra, czuję woźnych i serwisantów. Panie, o co chodzi? Serwisantów technicznych jest niedobór. Dobrze, już nie powinno być z tym problem. I... jeśli chodzi o bagaż... teraz tego no niestety nie znam. No cóż... no nie wiem jak zrobić z tym niebezpiecznym bagażem. Albo ten chłop jest niedouczony, albo co... nie wiem. Ciężko mi to określić. Dobrze, ale tu już widzę, że coś zrobili. Osunęli ten płot. Kiedy w sumie jeszcze tego nowego nie wybudowali. Zaraz zwierzęta będą na pasie. Super. Dobra. Aha, i oni po prostu sobie po parkingach idą do najbliższego przejścia na pierwsze. O, okej. A my tu sobie jeszcze... no ile to jest? No. Na 8, powiadacie. Dobrze, czyli tu będzie to. Tu będzie coś takiego. I tutaj jak mamy jazdy w infrastrukturze. Robię jednokierunkowy tunel drogowy, nie? Tunel wjazdu. Dobrze.
A ten tunel, no właśnie, mógł być jednokierunkowy. Będzie wjazd, to będzie wyjazd. Dobrze. Tymczasowo tych parkingów tutaj nie będzie. My się wzięli za rozbiórkę? Ten wchód już wykonali? O, wchód widzę jest zrobiony, pięknie. O to chodziło. Teraz panów już można odesłać. Już tyle ich teraz nie potrzebujemy. 141. 131, 121, 111 odwołamy dalszy. Okej. I teraz zostać. Tu mamy drogę publiczną. To będzie coś tańszego. My najpierw tak, parking. Idziemy do mojej parkingu. Miejsce postojowe, wiaty, przystanek. Przystanek jest parking. Zapisywanie dobrze. Nie no, jak ja to ładuję, nie może być. Nie może być tak, bo tu jeszcze za parkingiem. A za parkingiem musi być chodnik. Nie dobrze. No i tutaj zrobimy miejsce na te drogi. Że na te dwie drogi jeszcze o tej, żeby było miejsce między nimi. Okej. Tutaj będą też parkingi. To by była jedna droga. Pyk, pyk. Pyk i pyk. Nie, tutaj tego przejścia na pieszej nie musi być.
No dobrze, i tu będą przejścia na pieszych, okej. Okay. Tu pomiędzy nimi będą ładnie chodniczki. Pyk, pyk. I tu od tego miejsca oczywiście chodnik też będzie się znajdował. Ich tutaj drzwi już oczywiście ostatecznie nie będzie. Tego też. I to będzie stała ściana. A tutaj jeszcze jedne drzwi zostawiłem. Tak. Tak. Jeszcze jedne drzwi stały. Wybuszcie je. Szybko, szybko. Proszę. No i pięknie. Dobra, to jak wybudujecie drogi? No będziecie mieli możliwość zawracania w sumie. Czekamy do tych postojów tak, chcąc się dostać. No nie, więc już robimy coś na cieniu. Tutaj to przejście dla pieszych mogło zostać. To będą miejsca postojowe. Tu będą ładnie rysóweczki.